Dzień dobry, wczoraj nas dobiegła wiadomość, bardzo smutna wiadomość, że Jacek Rozenek, który występuje w moim intro, który podkładał głos Geraltowi, dostał udaru mózgu i no generalnie nie jest z nim za dobrze. Więcej informacji sobie poszukajcie, no ale teraz intro z udziałem właśnie Jacka Rozenka. Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. A my kontynuujemy serię Tydzień Starych Serii. Jest ze mną Crisis. Cześć! I Master Builders. Ja wiem, że jest całe mnóstwo... Ojej, ale ciekawy temat. Konik morski, tak? Jest całe mnóstwo tematów, które na pewno zostaną pominięte gdzieś tam, bo... Znaczy tych tematów, mnóstwo serii, które zostaną pominięte, ale jeżeli wam się spodoba taka formuła, to czemu nie? Możemy jeszcze kiedyś sobie ją powtórzyć. No wiesz, z każdym, że tak powiem, dniem, z każdym odcinkiem masz coraz więcej materiałów, znaczy coraz więcej różnych gier, które można byłoby próbować ogarniać. Tak, ale wiesz, no tych serii jak nawet czytam w komentarzach, nie, to no. a będzie to, a będzie tamto, a będzie to, no to jest tylko tydzień, więc ciężko, żeby były wszystkie te serie. O, nie można tego Purple Bloków dawać, a to chamstwo i drobnomieszeństwo. Purple Bloków? No, Purposowych Bloków. Purposowych bloków nie można dawać. No to chamie prostaki, muszę ci powiedzieć. Że usunęli dawanie purposowych bloków. Jakby to zaokrąglić ten... No jak będzie w taki sposób. Dobra, ja na razie mam zarys, ale to tak średnio mi idzie, jeżeli mam być szczery. Ja mam coraz więcej, już widać, że to będzie komik morski u mnie. No, nie rób Pokemonów, bo nie będą wiedzieli, o co chodzi. Pokemonów? No, jest taki konik morski. A jest, Pokemon. Faktycznie jest. Corsi, Sidra i Kindra. Tak, faktycznie, masz rację. Masz ty rację, więc powiesz dzisiaj kolację. Dobra, ci będzie. Dobra. Czy to wygląda chociaż trochę jak konik morski? No taki trochę upośledzony, ale konik morski. Patataj. Wiesz o tym, że koniki morskie to faceci są w ciąży? O co ty? No to, to ciekawostką nam tu Crazy zarzucił, no patrzcie. Pyk, dobra, trochę źle, wysoko. No dobra, no ja jakiegoś tam już konika morskiego mam. Podstawy takie, wiesz. No ja też już mam podstawę jakąś tam konika morskiego. Teraz mu jakieś tam płetwy trzeba muszę ogarnąć. Ja właśnie nie pamiętam, gdzie konik morski ma płetwy, w którym miejscu. No też za bardzo nie, więc wiesz, improwizuję. Proszę sobie zawsze w Google wpisać, wiesz, konik morski. Nie będę sobie w Google wpisywał, bo to jest oszukistwo i wiem, że tak robiłem już 1000 razy, ale nie zmienia to faktu, że to jest oszukistwo. Dobra. Załóżmy, że jeszcze tutaj coś ma jakąś płetwę. W końcu to jest chyba ryba, prawda? Tam jest konik morski. Siul go tam wie, ty mnie o trudne rzeczy pytasz. A na pewno nie jest ssakiem, no. No chyba rybą jest. Dobra. Trzeba mu zrobić jakieś łoko. No właśnie. Tylko pytanie, czy tu już można, czy tu ciągle nie można. Czego? No moich ulubionych oczu robić. Tylko... No ja zrobiłem mu całkiem chyba fajne te oczka. Zaraz zobaczymy, czy można, czy nie można. Okidoki. Oj, no niecałe 3 minuty go zrobiłem. Całkiem fajny. O, można już. Czat. Można, można. Fajnie. Dobra, ja jeszcze muszę podłogę zmienić. Change weapon, nie biome ground. Aha. A czy można w takim wypadku... jak tą wodę w takim wypadku zrobię? A wiem, dobra, mam pomysł. No nie ma ten grounda wody? Może jest, ale jest dziwnie to zrobione. Bo teraz stawiasz, wiesz. Ja jeszcze nie do tego nie doszedłem. Co jest? Jak to działa? Nie doszedłem jeszcze do momentu, w którym powinienem to zrobić, więc na razie się męczę życiem tutaj, wiesz, z, jeszcze z konikiem morskim. Dobra, coś tam. Może być piasek? Change ground. O matko, set layer 1. I drag a block to here to change that layer. O matko bosko. Dobra, a spróbuję... Podpowiem ci... Jezu, zostało 8 sekund. Podpowiem ci, że nie może być piasek. Woda też nie może być. No trudno. Coś tam wymodziłem, koniec końców, nie wiem, jak się nawet zmienia te... No właśnie, najwięcej czasu to straciłem na tego. No ten jest całkiem fajny, no. A to jest twój, takie oko. No. Oczki, no przecież to są moje oczki, takie standardowe. No ten jest twój. No, bo to są takie moje standardowe oczka. Jest good. Dziękuję. Mam wrażenie, że jest do tyłu właśnie ten ogonek, a wszyscy mają do przodu i teraz kurde. Ja jestem wręcz pewien, że jest do przodu. Ale ten jest słaby. Ale nie mogę nawet do góry podlecieć, bo mnie cofa. To masz jakieś large gęsy w takim razie. Też się dzieje. Albo za wysoko podlatuję i wtedy mnie cofa. Nie no. Chryste panie. Oczywiście moja jest bleeding, mam nadzieję, że wybuchnie. Chyba, że... Nie no, trochę jak te koniki morskie, to trochę to tam wygląda, tak jakby cała kolonia, no. Przecież tam się chyba urodziły. I nie wybuchło. I zakład, że to jeszcze będzie wysoko? Wow. Czy on jeździ na motorku? Nie wiem, ale dużo do tego niestety daje... Jak na początku spojrzałem, to było naprawdę fajne, ale potem tak... Kurde, co to jest? Nie zdążyłem dać oceny. To jest śmieszne. No, ale dalej to nie jest konik morski, więc jest... Moja jest bleeding. Ej, no nie poszło nam tak źle, no. Okej. O, ten zmienił jakoś na wodę. Czyli się jakoś dało. Czyli się da. I koni... Dobry pomysł, daj okejkę. Znaczy, tak, okejkę. No tak, i dałem mi okej również. Tylko, że mi się zawiesiło na chwilę, więc... Ja też. Ojej, mech. Nie jest koń, no nie jest koń. No to mech, no nie ma ja i serwiding, tylko mech, no co no, poprzedniemu dałem nic okej, a temu mam dać coś lepszego. No bardziej do przodu. Ty, dlaczego ja wylądowałem w środku? Nie wiemy. It's okej. Nie daję, bo pixel art. Nie lubię pixel artów. No jest to dalej it's okej, no bardziej. Ale daję mech. This is a worm. Yeah, wygrałem. Ja drugie miejsce. Ale faktycznie ma do tego, bardziej do przodu ten zawijas. Muszę zapamiętać, bo on zawsze mi się z czymś takim kojarzy. No dobra, runda druga. Czekajcie, bo muszę sobie przesunąć OBS-a. Aha, czyli przerwę robisz. Nie, przesunąłem sobie OBS-a, to jest na żywo. To jest montaż na żywo, ja tu się nie pinkolę w tańcu. Co jest? Nie wiem, a co? No powinno ruszyć chyba, tak? Nie, chyba brakuje jednego gracza, chociaż nie wiem, jakiś jakiś gracz tam skakał, on cały czas skakał, czy jakieś lagi są? No są, Mindplex ostatnio jakoś tak właśnie stwierdziliśmy, że... Powoli kończy się. Że szału chyba już przestaje szał robić, jednak Hypixel zdominował gdzieś tam... No jeszcze ktoś wyszedł. A tu się w ogóle nawet nie wyświetla, że ktoś wyszedł. Czy jest dalej 8 na 12? Ja nie wiem, w ogóle tu jakieś... A jest 7. Wiesz co, to może wyjdźmy jednak i... O, jest już, odświeżyło. Dobra. Może znajdźmy mniej zlagowane lobby. No chwilę nam to zajmie, ale... Dobra. To jak tu się wychodzi? Quit. Return to hub. Dobra, no, return to hub. Mamy dalej party. Party Crisis. Is already in your party. Więc ja klikam Master Builders. Na tabie zresztą widzisz, kto jest... Chociaż nie wiem, czy my jesteśmy w dwójkę tylko na lobby? Lol. No jesteśmy we dwójkę tylko na lobby, tak. To ja sobie w tym czasie pootwieram skrzynię, bo co będę... Całe lobby tylko dla nas. Zarobimy imprezę. Jak tam nam szuka gry, to ja sobie poszukam w skrzyniach w takim razie. Ja w sumie też mam... Jakie to głośne! To se ścisz. Mam 9 skrzynek. No ja mam... O! Dzisiaj, jeszcze dzisiaj miałem tam 40 coś skrzynek, tylko już otwieram tak w oczekiwaniu na ciebie. Otwierałem tego od cholery i już nie mam tego za dużo. Ja nawet nie wiem jak się z tego korzysta, szczerze powiedziawszy. Czekaj, Cosmetic Menu. Przepraszam cię, ale ostatnich twoich 5 sekund wypowiedzi nie słyszałem. Ja muszę sobie to ściszyć. Już sporo mam tego na otwierane, powiem ci. Nie, no ale flag na przykład nie mam. Morfów. O, morfów już mam, widzę, że sporo. Czekaj, Win Effect, Mr. Punchman. To jest fajne, to sobie pewnie że ustawię. Melody Disk. Okej. Tylko pytanie, gdzie ty to widzisz, ten Win Effect? W momencie, kiedy ja wygrywam, to widać, że tak powiem, moją postać i tam ja sobie to ustawię, Cosmetic Effect. O, nie zdążę. No i nie zdążyłeś sobie ustawić. Nie, no mam jeszcze parę 20 sekund kostiumku. Hats, Weapon, Win Effect jest. I puf, ustawiłem sobie. Ja mam nawet kilka. Ultra Win Effect, Always Check Behind You, Hero Win Effect, Legend Win Effect, Titan, Eternal. I nie zdążyłem ustawić jakiegokolwiek. Dobra, czyli teraz ja muszę wygrać, żeby zobaczyć jak wygląda ten Mr. Punchman. No... 5 minut na to, by wybudować oktopus. Jezu, ale dzisiaj mamy podwodne... No takie morskie, nie? Klimaty. No... Dobra, jak mógłby to zrobić sobie tą ośmiorniczkę? A niech będzie z takiego koloru. W sumie to... Za dużo czasu chyba spędzam na myśleniu. Okay. No nie wychodzi, i tak ci to nie wychodzi, więc muszę sobie odpuścić. Patrzcie go, jaki dowcipniś mu się odpalił. Pewnie. Ja mam dobry humor, przyszły mi książki. Okej, i teraz tak. Cyk, cyk. No świetnie to zrobiłem. Dobra, cyk, cyk. Mamy to. Okej. I no co, no czas byłoby zacząć budować oktopusa. Samą ośmiorniczkę, no. Dobra. Pewnie szybko rozpoznasz, które to moje. Ja na razie mam problem, bo chciałbym ustawić tą wodę, ale nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. Szczerze powiedziawszy. Zaraz będę sam kombinował. Wiesz co, na początku wolę stworzyć oktopusa, bo już wolę mieć ośmiornicę bez... Jezu Chryste, ale mieć jak za wysoko... Aha, czy tu się kończy, jak... Ojejku, to niedobrze, że tu się kończy. Bo to oznacza, że moja ośmiornica nie może być aż tak wysoko. Okej. I Tero muszę tak. Jakie kombinacje w ogóle alpejskie. Pewnie znowu przesadziłem z wielkością, formą i tak dalej i zaraz mi zabraknie czasu. No u mnie to samo wyjdzie. Dobra. Tutaj, no, dotrzymuję ci pola pod tym względem. Ile mam? 2 minuty 8 sekund. O Jezu, to nie jest mój temat. To totalnie nie jest mój temat. Dobra, zaraz będę kombinował z tą wodą jakoś, bo bez wody to moja tutaj praca... No pozdycha sobie ośmiorniczkę. Nie ma najmniejszego sensu może w ten sposób. Moja ośmiornica ma już 2 macki. Okej. Nie, tutaj to przegiąłem mocno. Tu nie ma sensu. 2 minuty do końca, panie kolego sympatyczny. Nie, dobrze. Cóż innego mógłbym ci powiedzieć. To muszę zniszczyć. Bardziej mi to jak meduza wyjdzie niż ośmiornica. Nie no, ja jestem nawet ze swojej nawet bardzo zadowolony, pod warunkiem, że ją skończę i dodam wodę. No to ja mojej raczej nie skończę już. Tak, już to widzę, minuta mi została. A ja dopiero trzecią maskę robię. Ja trochę na prostotę uderzyłem. No ja właśnie może nie za bardzo. W tym momencie to jest mój mały błąd. Dobra, czwarta macka. I 40 sekund do końca. No dobra, te macki nie są jakieś takie, wiesz sobie, ogromne. Dobra, ta woda. Jak tutaj ustawić wodę? No tego ci nie powiem. To nie dlatego, że chcę wygrać. Change ground. Set layer. Drag a block to here to change that layer. No jak inaczej, jak wodę po prostu położyć na tym? A moja to będzie bardziej kałamarnica niż ośmiornica, bo 6 tych macek zrobiłem. Okej, udało mi się. Gratuluję. Dobra. Jestem w miarę zadowolony ze swojej pracy. A ja nie. A ja mocno nie. O, to jest fajna. Dziękuję. Jest bardzo... No właśnie widzę, że twoja poczka i tak dalej, domyślniejsza ta woda. No nie jest źle, jest całkiem przyjemnie. No tak, jestem też w miarę zadowolony z tego. No, koniec końców nie poszedłem w jaką wielkość. A ty faktycznie zrobiłeś kałamarnicę bardziej niż tego. Ale dam ci gutkę po starej znajomości. Dziękuję. Chociaż dałbym mi co okej, jeżeli mam być szczery. Sam bym dał sobie co okej. Chciałem ją zrobić jakąś taką ciekawszą na zasadzie, a co to jest? To jest mech. To jest mech z art bleeding, to jest totalnie nie na temat, tu nie widziałeś. No dobrze, moja jest art bleeding, masz rację, bo jest kompletnie nie na temat. Jestem w skale, powiedz mi jak jest dobra. Na ile dobra? Dobra, it's okej, bo jest kolorowa i śmieszna, ale... Byłem w skale uwięziony. Ale to jest jakieś dziwne, co najmniej. Mam szansę wygrać, jak tak patrzę, powiem ci szczerze. Twoja była jak na razie najfajniejsza. Właśnie na początku pomyślałem twoją, ale na taką jak ty zrobiłeś, bo taką robiłem często, ale zresztą tak słucha się, że zbyt często taką robiłem, chciałem zrobić coś ciekawego. O, ta jest całkiem też fajna. Gdyby tylko głowę miała skończona, to byłoby nawet fajniejsza niż twoja. Tak, bardzo możliwe. Też mało tych macek jest, szczerze mówiąc. Niektóre może być pod wodą, no. Wiesz, kurde, znowu będę... Ojej, teraz jestem pod ośmiornicą, okej. A ja zupełnie nic nie widzę, u mnie jest czarny ekran. No taka między mech, a okej. Weź w dół i tego, bo ja cię chyba widzę nawet. Chyba tutaj jesteś. A, dobra. Wewnątrz ośmiornicy. Moja wygrała? Serio? Moja wygrała? Serio? Akurat jestem zdziwiony, twoja była fajniejsza, a najbardziej podobała mi się ta z maskami, z taką wystającymi trzema maskami. No what the fuck ktoś napisał, tak. Też stwierdzam what the fuck. Z całą sympatią do ciebie, what the fuck. Dziękuję serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Hej.